Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Maras, a to jest luźne granie, tak, z Just Cause 2. I więc co, niestety po moich problemach z Command & Conquer Generals, w dodatku Zero Hour, którego nie mogę teraz obecnie nagrywać, projekt zostaje na chwilę wstrzymany, lecimy sobie z Just Cause 2. Okej, mam nadzieję, że tę grę sobie razem przejdziemy, no właśnie na tym trybie, i nie będzie tak jak z poprzednimi seriami, gdzie... Command & Conquer Warband były przeze mnie wstrzymane na bliżej nieokreślony czas. A tak więc polecimy sobie z Just Cause 2, nowa gra. Już próbowałem wam to nagrać, ale niestety mi się nie udało. Wiecie, raz coś gra sfailiła, a raz mnie oczywiście 5 razy przebrali pod rząd. I więc mam nadzieję, że teraz będę miał chwilę spokoju i sprawny system. Ok, polecimy sobie, nie wiem, normalnym przechodziłem całą grę. Zaawansowany, no nie wiem, nie wiem. Może polecimy sobie na ekspercie. Okej, słuchajcie, w tej grze gra jest głównie nastawiona na rozwałkę, we? I żeby odblokować następne misje, musimy rozwalać więcej budynków rządowych, innych pierdół. No naprawdę, nasz bohater jest, nie wiem, czy wzorowany na Ala Pacino? Bo naprawdę tak to wygląda. Okej, mam nadzieję, że przy tej serii tak, że będę się rozrywać i wy razem ze mną. Trochę siebie... Trochę się wżyję. Okej. Nasz główny bohater. Będzie zabawa. Ja wam to obiecuję. Oczywiście wszystkie budynki rządowe to wam wyjaśnię, jak wyglądają, bo sami zobaczycie, co będę rozwalać. I co? Miejmy nadzieję, że uda mi się nagrać dosyć sporą część dzisiaj rozgrywki. Głównie gra by się kwalifikowała pod czwartkowe podróżowania. Aha, a propos czwartkowego podróżowania, to sorry, Skyrim też zostaje zawieszony. Bo mam problemy z instalacją znowu tej gry. A mi się już po prostu już bawić nie chce. Po prostu... Jak się uda zainstalować, to będę nagrywać. Polecimy sobie od początku, na nowo sobie skustomizuję postać. Ale okej. Na razie pora na Just Cause. Okej, no i Marshall oberwał. I tak liczyłem się amunicja. Lol. Dobra, musimy złapać Marshalla. Ma plantolpa. Okej. O, się tutaj Marshall. No. Początek bardzo przypomina... sceny z Row, The Third. Ale no... Nie łapiemy żywej postaci, tylko trupa. No i lądujemy. Fajnie, że nasz bohater ma nieskończoną liczbę spadochronów. To jest też ciekawe. Sami zobaczcie. Słuchajcie, na pewno nie będę się starał zrobić od razu wszystkich misji z wątku głównego. Zrobimy sobie na pewno dużo zadań pobocznych. Z niezależnych frakcji. Okej. No sporo, sporo, sporo. Sporo to jest baz wojskowych w tej grze. I to lubię. Okej, mam nadzieję, że uda mi się ukończyć grę na 75%.
No. Ja, i w końcu najlepsza zdolność odblokowana. Dobra, chodź tutaj koleś. Jak widzicie, liną możemy także walczyć. I to dosyć sprawnie. Okej, jestem ciekawy, czy będę mógł rozwalić liną tą cysternę paliwa. Nie, ale na pewno to już tak. Wszystkie ludziska, budynki rządowe, się podejdziecie na dosyć bliską odległość, są oznaczone właśnie znaczkiem Skorpiona. O, nie chcę opuszczać terenu misji. Ej, no, nie spadaj. I oczywiście musimy porozwalać kilka rzeczy. Dobra, pierwszy kabel odcięty, jeszcze tylko jeden został. No okej. Chłopaki nadciągają. Dobra, zrobimy im małe powitanie. Pięknie. Okej, tam jest skrzynka z bronią. Okej, chodźcie. Oj, nie udało mi się kolesia przyczepić. Piękny strzał w głowę. I drugi. Okej, na razie nie chcę dwóch broni w łapce trzymać. Chcę mieć zapas amunicji. Okej, rozwalmy te dwie cysterny. Trochę to potrwa, ale po prostu chcę sobie ukończyć ten etap na 100%. Po prostu tam, gdzie zawitam, tam ludziska robimy na 100%. Okej, sprawa załatwiona. O, skrzynki też widzę, mogę zwalać. Chcę się złapać czegoś. Dobra, headshot i headshot. Pięknie. Okej, apteczki na razie nie chcę. No, pięknie. Strzał w głowę. Dobra, trochę ammo trzeba pozbierać. Okej, tego to raczej nie rozwalę za pomocą... pistoletu. Skrzynka z częściami. To się może przydać. Okej. Dobra, bierzemy to. Działko przeciwlotnicze. Okej. Okej, tego nie rozwalimy. Ale to już jak najbardziej. Lubię taką rozwałkę, naprawdę, ludziska. To jest dosyć epickie. Dobra, następne padło. O, tam już talerz spadł. Okej, super. A wiesz, że zostawię sobie na samiutki koniec. O, część wojskowa została zakłócona. Zobaczcie, jak to wygląda. Oj! Chyba leci na mnie. No, było blisko. No, moje to powinno tam to ściąć. Okej, to jest wszystko. A nie, jeszcze zostało.
No, teraz jest wszystko na 100%. Następny przystanek śmierci. Naprawdę blisko, blisko wygląda ta grafika. Swoją drogą, jak to wygląda mapka, zacznę sobie na mapkę. No, jak widzicie, dosyć spora. No, sporych rozmiarów. I coś wam potem postaram się pokazać, jakiegoś fajnego easter egga, ale nie wiem, czy w tym odcinku, czy w następnym. Okej, okay. A tu tymczasem borem lasem. Headshot. Headshot. Dobra. Granacik. No tak, i wszyscy przeżyli, tak? Super. No. Dobra. Bierzemy części do pancerza. Na pewno się przydadzą. Okej, okay, trochę ammo. Jest i kasa. Okej, okay, to chyba się będę mógł później troszeczkę rozwalić. Troszeczkę się zapędziłem. Chciałem użyć haka. No. Headshot. Headshot. O, i koniec strzał w głowę, fajnie. No, chodź. Wychyl łepek. No. Super. Okej. Kolejna część pancerza. Ej, no co jest? Okej, to jest jakieś ładunki wybuchowe, czy tam granaty. Weźmiemy sobie je. No okej, okay, super. Subcio. 10 granatów. Okej, okay, no to spadamy stąd. No lecisz. W końcu. LOL. I poszybował. Dobra, no to lecimy dalej. O. Dobra. Tyle na razie wystarczy. Co się z góry? Ciekawego? No. I to by było na tyle. Ok, na razie tej karty sobie nie wezmę. Zrobimy sobie rozwałkę na tym terenie. Okej. Okay. Jednego minigama proszę. A, to jest rozwalone. To się jeszcze kupy trzyma.
Pięknie. No okej, co my tu mamy? O, super, już nawet odblokowałem całą. Na dzień dobry. Obszar. Dobra, lecimy po tą kartę. Super. No i co będzie się działo? Dobra, nie ma sprawy. Zaraz to rozwalę. Poproszę minigana. Po raz drugi. Come on. Okej. Oh, bitches, please. Blisko było. God damn it, Kane. You better get a move on. I'm inbound. Stand fast and give him hell. No, było blisko. Running out of options, Kane. Don't worry. Use the grenades. Do your stuff. Tak, 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 już jest wszystko po sprawie. Okej, ja bym chciał wiedzieć, jak się przełączę między granatami a ładunkami wybuchowymi. Ciekawe, czy koło siebie mogę przyczepić ładunki wybuchowe. Masz tutaj. Okej. No już spadam, już spadamy. Okej. Misja od agencji ukończona, super. Chaos 10 tysięcy, 20 tysięcy kasy. Super. So much for the element of surprise. Yeah? Oh, you think we blew our cover? You got the memory cards. So I guess we're still one step ahead. And where does that step take us? The agency's last contact here on Panal. Carl Blaine. What's his story? A Swedish ex-charity worker. Now a professional gambler and alcoholic. Do we trust a guy like that? No, but we've got no choice. Blaine knows more about this island than anyone. Now kick back for a while. Enjoy the ride. No. Okay. Okay, here we are. Let's go find Blaine. People of Panal, it is I, your beloved captain. Today I have issued the order. Mamy paniego. Cholernego kurdupla. Tylko tyle wam na razie zdradzę. Mamy czarną koleżankę. Chodzi mi tu o kolor włosów. Słuchajcie, powiem wam tyle, że będę nagrywać Anna Wake American Nightmare i zobaczycie, czemu czarne dziewczyny się lepiej bawią od blondynek. I nie znają ryzyka. Naprawdę, bohaterki z czarnymi włosami no, są w grach rozrywane. Od małych dziewczynek po naprawdę zajebiste wejścia.
my jesteśmy na miejscu. If the government gets their hands on Carl, they'll sure come looking for me too. So as of right now, I'm over the bump and out of here. Maybe I see you again. Or maybe not. Może. The island is a playground to some, but a graveyard to others. Salamat Jalam, Spook. Spook. Czy to jest agent? Muszę to sprawdzić. Okej. Zdobądźmy do oporu tą lokację. Łapcie. O, jeden ma shotguna. Sobie skorzystam z tej okazji. Chodź tutaj. A się gdzieś przyczepię. Chodź, 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 chodź tutaj. Okej. Może to obalimy. Chyba byłem za blisko. Okej. Podam ci pomocną dłoń. Czemu by nie? Oj, koleś, straciłeś głowę chyba. Dobra, zobaczmy, co ja tutaj mam ciekawego. Trzymaj się lampy. Oj, Pawek, przerwałeś mi w takim epickim momencie. O, o! Fuck! Zapomniałem znowu o tym, że ktoś po prostu lubi sobie wybuchnąć. Okej, przeczyszmy sobie trochę ten teren. Powiem, czy coś tutaj się na dole znajdowało. No. Jedna skrzynka. Droga jest troszeczkę niżej. No, mam cię. Okej. Poszukajmy sobie resztę. Oj! Spadło mi się. Sorry, mój błąd. Okej, okay, co my tu mamy? Broni. No to po drugiej stronie powinna być skrzyneczka.